Turniej bardzo trudny, bardzo ciężki, nie tylko fizycznie, ale też i psychicznie. To była naprawdę ogromna walka. Pokazaliśmy ogromny charakter, ogromnego ducha walki, taką prawdziwą męską siatkówkę. Kosztowało nas to wiele zdrowia, co było widać na przykład chociaż w tym ostatnim meczu, gdzie niestety cała no nasza grająca szóstka, siódemka gdzieś po prostu już straciła, że tak powiem, werwę fizyczną, bo to jest ogromne wyzwanie. Jako zawodnik na co dzień grający w Plus Lidze, no naprawdę spotkałem się z nie lada wyzwaniem zagrania tych meczy w takim odstępie czasowym, na takiej rozciągłości, na takiej intensywności. Także no jest to ogromne wyzwanie. Cieszę się, że mogłem mieć okazję spróbować się w takim turnieju, bo jest to naprawdę fajne doświadczenie. Nie myślałem, że jeszcze coś takiego spotka mnie w karierze, a tutaj stare porzekadło się sprawdza, czyli człowiek uczy się całe życie i mam nadzieję, że jak najwięcej dobrego z tego wyciągnę. Uważam, że naprawdę zagraliśmy dobry turniej. Zabrakło niewiele. Może seta, może jednej piłki, może troszeczkę więcej, może troszeczkę szczęścia, chociażby tak jak we wczorajszym meczu, więc naprawdę możemy wyjść z podniesioną głową z tego turnieju, choć tego awansu nie ma i liczę, że to będzie mimo wszystko dla tego klubu taki ogromny zastrzyk takiej pozytywnej energii do pracy, do walki, bo pokazaliście nie tylko tutaj na boisku, ale też i organizacyjnie, że zasługujecie na naprawdę dużo i to miejsce w pierwszej lidze Wam się należało. Choć trzeba było je sobie wywalczyć na parkiecie, to gdzieś uważam, że naprawdę stoi przed Wami świetna przyszłość i liczę, że w niedalekiej przyszłości na pewno te awanse i inne sukcesy się pojawią. Tutaj też chciałbym bardzo podziękować chłopakom za ciepłe przyjęcie w drużynie, za duże wsparcie. Bo to też nie było dla mnie łatwe zadanie i uważam, że jest tutaj naprawdę wielu młodych zawodników, doświadczonych zawodników, którzy pokazali naprawdę kawał dobrej siatkówki, kawał profesjonalizmu i liczę, że przyszłość będzie na pewno lepsza, bo teraz gdzieś tam każdy jest troszeczkę obolały, nie tylko fizycznie, ale też i psychicznie, tak serducho na przykład mnie bardzo gdzieś tam kuje i no cóż, mogę życzyć Wam tylko samych pozytywów i mam nadzieję, że do zobaczenia niedługo na tych wyższych parkietach, w wyższych ligach, o ile jeszcze ja gdzieś tam będę na tych parkietach występował.